Kasprzyckimi, Telewizji Gdańsk i Gryfa Słupsk. To spotkanie jest, traktujemy wręcz jako przełomowe i historyczne pomiędzy dziejami obydwu klubów. Podpisy pod porozumieniem złożą, jednocześnie serdecznie witam, pana Macieja Kornowieckiego, prezesa zarządu Lechii Gdańsk, pana Pawła Kryszałowicza, prezesa klubu Gryf Słupsk S.A., który reprezentuje także członek zarządu, pan Daniel Kaniewski. Powoli, powoli. Więc przychodząc tutaj do Słupska, powiedziałem Pawłowi, że pierwsze co trzeba zrobić, podpisać umowę z wielkim klubem i to zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o piłkę, piłka jest specjalnie zrobiona dla klubu Słupskiego Gryfa. Piłka ekstraklasy ma jeszcze barwy zielone. My specjalnie tych barw nie robiliśmy. Te barwy są takie z napisem Gryf Słupsk S.A. i tymi piłkami będziemy rozgrywali mecz. Więc myślę, że tutaj na początek będziemy chcieli zesłać też zespoły, którymi gramy szybszą piłką niż do tej pory graliśmy.